Hello, hello, witam Was wszystkich, tutaj Hajnaks, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię, będą to poradni build haki z Minecrafta lub różne ogólnie life haki z Minecrafta. Jak w pierwszym odcinku będą build haki i zaprezentuję Wam build haki, czy w następnym odcinku na przykład będą build haki ze snapshotu 1.16, jednak w tym przypadku będą to build haki na wersję 1.15. Już nie ma się tutaj o pszczołach, więc tutaj można nawet powiedzieć, na jeden, że to jest na 1.14, lecz ja gram na 1.15. Dobrze, więc może zacznijmy. I tutaj zacznijmy od pierwszego buildhacka, którego w sumie nawet mogliście używać już na poprzednich wersjach, lecz z tym wygląda to o wiele fajniej. Z takimi traberami na przykład. Jest to build hack na zrobienie sobie fajnej półeczki. Czyli na przykład, no tutaj stawiamy sobie trapdorki, jeden na drugim i tutaj jeszcze idziemy tak na górze z rewyrkami i tutaj jeszcze na środku. To będzie fajnie wygląda, to jeszcze tak, że zostaje taka przestrzeń, jest jakby taka oddzielona półeczka, prawda? Ale także możemy sobie zrobić równie dobrze, o tak. To nie zadziałało. Lecz zaczekajcie. Bo trochę jak tydzimi, o tym się nie przejmujcie. Dobrze, tutaj też przepraszam Was. No i właśnie, chodzi nam tutaj piękna, znaczy może nam wyjść taka po prostu półka. Na przykład też możemy zrobić coś takiego. Możemy sobie w takim przypadku tego trapdora zniszczyć. Na przykład tutaj też możemy sobie jakiegoś trapdora zniszczyć, na przykład żeby też miała jakiś taki fajny kształt. Tak, więc także z takich trapdorów możemy sobie zrobić także tutaj no właśnie takie różne półeczki. No więc nie musicie koniecznie tego robić z półpłytek. Kolejną fajną rzeczą będzie tutaj, pewnie to znacie, zobaczcie. Robimy sobie dziurę, potem tam stawiamy na dole ogniska i na to stawiamy sobie po prostu, no wiecie, te jakby piecyki, wędzarki. Tak przecież jak one wędzą, może też to być jako grill równie dobrze użyte, no to wiadomo, to tak nam leci. Także tutaj fajnym patentem na grilla właśnie jest też coś takiego. Tutaj mam na przykład takie coś. O, tutaj też można na to postawić sobie trapdory. Oj, to jest też na przykład patent na grilla. Kolejnym patentem na kolejnym fajnym build hackiem będzie także użycie sobie krosn lumów na zrobienie fajnych pustych półek. Nie musicie teraz ich robić zawsze zatmionych półek, lecz także możecie, zobaczcie, sobie postawić to o tak i wtedy macie fajną pustą półkę. Wygląda to tak jak ta półka, tylko że pusta, prawda? Kolejną, no właśnie, możecie sobie to poukładać tak różnie, po prostu, no na przykład w bibliotece ludzie mogą brać różne książki, nie muszą brać na przykład z tych miejsc, tak wiecie, w rzędach. Można sobie to fajnie wszystko poustawiać. Kolejnym tutaj build hackiem, nie chociaż to będzie to build hack, lecz po prostu fajna dekoracja, ponieważ myślę, że tutaj fajnie by było pokazać także w tej serii dekoracje. Załóżmy, że tutaj mamy, zobaczcie, tutaj taką ścianę. O, pyk. Mamy taką ścianę i po prostu tutaj chcemy sobie na przykład tak trochę tutaj nowocześnie ludzie robią w Minecrafcie, że chcę po prostu rozmaicie stawiają liście. Więc równie dobrze możecie wy też tak zrobić. I na przykład, jeżeli chcecie mieć oświetlenie, sobie postawić lanternę. I pyk, to będzie naprawdę fajnie świecić. Kolejną rzeczą budowlaną właśnie także będzie z wykorzystaniem tego patentu z trapdorami. Więc to w sumie nie będzie ten patent. Czy zacznijcie sobie zrobić tutaj takie po prostu taką doniczkę do liści. Właśnie także z trapdorków. Lub możecie sobie zrobić właśnie taką doniczkę. I tutaj na przykład takie listki. Zobaczcie, opyk, także takie półki.
Na przykład tutaj możecie przekazać sobie także postawić crafting i targujecie taką fajną ścianę urozmaicać, można sobie, jej może coś z tego wyjść naprawdę fajnego. Kolejną rzeczą, myślę, że fajną do użycia będzie także, jeżeli chcielibyście na przykład, załóżmy, sobie zbudować jakąś tablicę. Nie wiem, czy budujecie jakiś swój własny serwer, czy coś takiego. Możecie sobie po prostu zrobić, czy a może budujecie właśnie bazę w górze i tak chcecie taki okrągły. Możecie sobie chcecie, może taki okrągły tutaj bramowanie. No to jest właśnie taki sposób dla Was, dla tych, którzy coś takiego lubią jednak. Bo to jednak, przepraszam, że cały czas mówię jednak, ale to jest naprawdę fajnie, może Wam wyjść. No, zobaczcie. Czasami mogą być problemy z tymi schodkami, lecz jeżeli będziecie raczej stać na tej górnej części schodka, to wszystko powinno być ładnie. Dobrze. Jeszcze tutaj to dokończę. Może po prostu z tego mam być takie fajne kółko. Nie musicie po prostu robić takich zaostrzonych kształtów z bloków, tylko użyć równie dobrze czegoś takiego. Możecie albo to dokończyć tutaj do końca, pojechać sobie tutaj robiąc takie zaokrąglenie, lub po prostu tutaj też tak zrobić płasko. To też nic nie będzie złego. Właśnie tutaj mamy także patent na grilla, który też już chyba pokazywałem. Tutaj możemy sobie poodchylać te. No i wszystko, moim zdaniem, tutaj może Wam się przydać do zbudowania jakiegoś fajnego domku lub na przykład ogrodu. Jeszcze także patent na ścieżkę. Są to rzeczy, które większość z Was może znać, tak, lecz po prostu ja chciałbym tutaj Wam pokazać jeszcze też coś innego. Czy nie innego, tylko jakby podobnego. Niech nie chcemy tych zainfekowanych, tylko... O! Jeszcze musimy sobie wziąć tylko żwir. Tylko nie wiem, gdzie teraz znajdę tutaj żwir, ponieważ od niedawna nagram na wersji angielskiej. A Wy, jeżeli Wam się podoba ten film i chcielibyście mi pomóc, to możecie zostawić lajka lub udostępnić filmik kolegom, jeżeli... kolegom lub koleżankom, jeżeli stwierdzicie, że może mi się przydać, albo mamy na przykład jakiś wielki projekt, no to możecie zawsze go udostępnić. No a na przykład nie znają zbyt dużo trików budowlanych lub sposobów na zbudowanie. Gdzie się tutaj szukało żwiru? Nie przygotowałam się dokładnie. Właśnie, o, żwir jest tutaj. Jest tutaj. No i właśnie fajnym patentem na ścieżyczkę będzie tutaj, właśnie, gdzie sobie ścieżyczkę i tutaj na przykład możecie sobie zrobić o coś takiego. Sobie ten żwir porostać, na przykład potem tutaj zrobić opyk. No i taka fajna mieszana ścieżyczka, moim zdaniem fajnie wygląda. Jest wiadomo, na survivalu może być Wam trudniej zdobyć taki kamień. Taki właśnie, te zepsute bryki. Może mogą być po prostu trudniejsze do zdobycia. No właśnie. Więc to tyle na dzisiaj. Napiszcie, czy chcielibyście kontynuację tej serii i czy chcielibyście także inne właśnie sposoby do budowania w następnych odcinkach i może coś z jeden ze, na przykład z 1.16. Więc to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Widzimy się jutro. Ja się z Wami żegnam. Prawdopodobnie jutro, więc ja się z Wami żegnam. I cześć!